witam serdecznie. Dzisiaj piekę ciasto kolowe. No i właśnie, mam tu składniki. Jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze jest śmietanka, kremówka potrzebna, która jest w lodówce, bo musi być chłodna, to na sam koniec. Teraz będę piekła ciasto. I tutaj, potrzebne nam jest tak. 6 jajek, z czego? Rozdzieliłam białka, ubiję teraz białka. Z 6 łyżkami cukru. 6 łyżek mąki i tu dołożyłam, a nie dołożyłam, tu jest łyżeczka proszku, także już dokładam, bo będę to przesiewać. 3 łyżki oleju, 3 łyżki Coca-Coli, 3 łyżki kakao, no oczywiście żółtka, która nam zostawi. Widzicie, tu jeszcze mam ciastka, 150 g herbatników zmielonych i 150 g orzechów włoskich. I do tego potrzebne nam jest 200 ml coli. I może być aromat rumowy, ja dam trochę rumu, łyżkę. Za chwilę to zaleję, najpierw zrobię ciasto. Będziemy piec to na blasze 25. Dobra, to zabieramy się. Ubijamy białka, piekarnik nagrzewamy na temperaturę, no mówię, tak jakby 180, u mnie przy konwekcji będzie gdzieś tak koło 160. Już mam białko ubite, teraz będę dodawać po łyżce cukru i dalej ubijamy. Mamy białka z cukrem ubite i teraz dodajemy po jednym żółtku i dalej kręcimy. I tak, ubite mamy jajka już z cukrem, teraz dodajemy 3 łyżki oleju, miksujemy i zaraz dodamy 3 łyżki, tutaj tam jest ta kola, 3 łyżki coli do ciasta potrzebne. Bo tamta kola będzie do masy. Wlewamy kolę. Miksujemy. No i teraz suche składniki. Tu 6 łyżek mąki i łyżeczka proszku i 3 łyżki kakao. Niezawodny przyrząd do siania. I to wymieszamy już lekko. Delikatnie łyżką wszystko. Już wymieszałam ciasto. Słuchajcie, to jest lekka zmiana. Pokazywałam Wam w blachę wyłożoną papierem. Blisko w tym boki nie smarujemy, tylko dno, żeby nam on nie odchodziło, nie skurczyło się. Więc później wyłożę, jak będę przekładać masami. Także na razie pieczemy na blasze wysmarowanej masłem, posypanej bułką tartą. Myślę, że tak pół godziny. Równo musimy to rozprowadzić. To wszystko muszę jeszcze zgarnąć. Nagrzany piekarnik, wkładamy go w ciasto, nastawiamy czas, teraz na pół godziny, przecież wystarczy. I teraz będziemy przygotowywać się do masy herbatnikowo-orzechowej. Tak jak wspomniałam, 150 g włoskich orzechów zmielonych, 150 g ciastek herbatników, mieszamy, tak. To zalejemy 200, jest 200? Jest 200, 200 ml coli i dam łyżkę rumu, no i to odstawiamy, żeby to nasiąkło, a i do tego potrzebne nam będzie jeszcze 150 g masła, to będziemy miksować. A na wierzch ubijemy śmietanę, kremówkę, pół litry z 3 łyżkami, pół litra, z 3 łyżkami, łyżeczkami żelatyny. No ale to po kolei, na razie przygotowujemy sobie to do masy, niech to nam, w tym czasie nam się ciasto piecze, to się wszystko połączy. No i chwilkę mamy przerwę. No i tak. Biszkopt już jest gotowy, już prawie przystygł. Wyłożyłam teraz folią całą blachę, bo będę nakładać dwie masy. Jedną orzechowo-herbatnikową, drugą z tej śmietany. I teraz jeszcze wcześniej, patrzcie, to mój przyrząd do nasączania. Tu jest kola i kolą nasączymy biszkopt. O, tyle. Ciągnęło. Ten. Zabieramy się za masę orzechową, 150 g masła, miksujemy z pół szklanki cukru pudru i będziemy dokładać po łyżce naszej wcześniej przygotowanej masy herbatnikowo-orzechowej. Tu mi się jeszcze rozpuściłam 3 łyżeczki żelatyny, za chwilę ją będę w ciepłej kąpieli rozpuszczać, dodam ją później do śmietany kremówki.
zmiksowałam masło z cukrem. No nie byłabym sobą, gdybym nie zostawiła trochę tego cukru, bo nie wiem, zobaczę, jaka ta masa będzie. Jeżeli będzie za mało słodka, dołożę pod koniec. Teraz dokładam po łyżce masy i dalej miksujemy na gładką i jednolitą masę. Masa gotowa. Nie dokładałam tego cukru. Powiem Wam, że wystarczająco słodkie dla mnie przynajmniej. Bo herbatniki są słodkie. Także teraz dokładamy tą masę na ciasto. Równomiernie ją rozprowadzimy. Za chwilę ugniemy jeszcze tylko śmietanę. No i na jakiś czas 2 godzinki do lodówki, żeby całość schłodzić. Zbliżamy się do końca. Masa orzechowo-herbatnikowa wyłożona. Ubijamy teraz pół litra śmietany kremówki z 2 łyżkami cukru pudru i 3 łyżeczki rozpuszczonej, przestudzonej żelatyny. Działamy. Ubijamy. No już prawie jest sztywna taka ta śmietanka. I teraz dodajemy cukier puder i dalej miksujemy. No i teraz już mamy śmietanę z cukrem bitą, dolewamy pomału żelatynę. No i wykładamy teraz śmietanę. To wszystko, tak jak mówiłam, trzeba dodać do lodówki, żeby to wszystko się schłodziło. Połączyły się składniki, więc przez 2 godziny minimum. A pewnie najlepsze będzie na drugi dzień. Śmietany rozprowadziłam, teraz mam mleczną jeszcze czekoladę do dekoracji. Trzemy, posypujemy. Myślę, że 50 gram, no zobaczymy, ja tu mam całą, także resztę zjemy. Posypiemy. Będzie jej tutaj pewnie wszędzie, ale to nic. No i kochani, teraz do lodówki. Za 2 godziny się spotykamy przy kawie. Na razie. Ani wróciłam z tenisa, wygraliśmy turniej i teraz będziemy się delektować naszym, znaczy turniej, no pierwszą rundę turnieju. I o! Się delektować ciastem, macie super, wygląda kolory. Ciemny, jaśniejszy i najjaśniejszy. Fajnie, nie? Teraz spróbujemy. Życzę smacznego.